Dzień dobry, wieczór, tam wy. Dalej gramy sobie w Rogue Legacy. Prawda, jeden, nie dwa. Rogue Legacy po prostu. Także jest. No, o kurczę, widzę do wrażeń. No, jest dużo, dużo damage'u. Otrzymywane. I jednak te odbicie nie ma sensu. Lepiej sobie wziąć double jumpa i. Resztę przeznaczyć na leczenie się z run. Dalej. Po prostu. Double jump i leczenie się z run. Teraz pewnie już bym nie miał tak łatwo z tym, z blobem. Bo teraz blob by już nie padł. Znaczy jego, te moje blobki nie padałyby na strzała. Także byłoby dużo trudniej. Ale nie wiadomo. Będzie mi nie wiadomo. To się chyba przekonamy. Skoro nie wiadomo. Herodotek. No już, już jest gorzej. No 325. Ale tych też już nie rozwalam na strzała, wiadomo. Dobra, jest nieco lepiej. Teraz problem jest taki, że oni sobie tam będą siedzieć na dole. Te głupie slajmy. Ciężko będzie atakować. No i można sobie troszkę poatakować. Dobra. Na razie jest miarę. Okej, zginąłem. Czyli faktycznie on potrafi to robić. Potrafi. Hokage. On przed jest tym krasnalem, tak. Dobra, nie no, bierzemy sobie jeszcze Hokage oczywiście. No i chyba tutaj mówi to nam tylko tyle, że robimy prawdziwe tutaj, prawda? Co to są za buty? A. Jakby to nie były buty, tylko coś innego, to byłoby fajnie. To. Nie to, to. Chciałem dwóch ulepszeń, tak? I teraz tak. To. No i to oznacza tylko tyle, że nie potrzebujemy już double jumpa i zakładamy sobie więcej leczenia. W sumie nawet... A ty nie mogę zdać leczenia, niestety. I tyle. Wiecie co, zabijemy z tego Herodotka. Zabijemy se chłopa. To se nie zabijemy. Zabijemy, jasne, że tak. Pięknie, tutaj 327 HP. Damage 237. Nie ma sensu, żebym więcej damage'u zwiększał, bo musiałbym bić około 300 ponad. Żeby mu, prawda... Żeby i tak, żeby go zabijać na strzała. Musiałbym bić dużo, dużo więcej niż bije obecnie po prostu. To nie wystarczy więcej, tylko musiałbym bić dużo, dużo więcej. Idzie jakoś nieco gorzej niż szło poprzednio. No, bardzo, jest tak niefajnie ci zupełnie. Teraz mam, może będzie. O, tak mogę robić. No, tak mogę robić. Ja się leczę bardzo mocno.
Te co uciekają, Herodotki małe. Wredne. Czemu wyciekacie? Ale. Małe slajmiki. Pyk. Tego mogę. Tak, tak. A, bo. Ja nie widzę tych przeciwników czasami. Tu jesteś. Ty głupi mago. No i poszło w sumie. Za drugim razem rozwaliliśmy. O, po 4 więcej mocy. Do 10 HP. A raczej nie ma sensu dłużej żyć. Tak generalnie. Chociaż nie ukrywam, że to moje połączenie z tak dużą ilością tych. Tak dużą ilością, jak to się nazywa? Run na leczenie jest chyba najlepszym pomysłem. Dobra, idealnie. Możemy sobie wziąć teraz innego Hokage. Na przykład takiego. O właśnie, tak. I lecimy dalej. Rozwalimy sobie teraz może każdego bossa, który jest w tej grze i... Będziemy na new game, nie wiem, new game kolejnym. Bo tak teoretycznie, jak rozwaliliśmy bossa z piętra czwartego, to boss z piętra trzeciego powinien być prostszy. Z teorii, ale prawda jest taka, że ten... Że boss trzeci jest trudniej, jest cięższy, silniejszy. No, musiał mi to odepchnąć. Trzeba tak trafić te wilki. One są, wiecie, tak niekoniecznie fajnie tutaj ułożone. Królewski hełm, no i to jest coś, co można, czym można się zainteresować. Więcej HP. Wiesz, królewskie rzeczy bardzo mocno tutaj dobijają po prostu statystykę taką zwykłą. Czyli jako, że hełm daje HP, to bardzo dużo hełm daje. Bo królewski hełm ma dużo tej. No. No wyłaź, no rzecz. Tak naokoło próbuje mnie. Dobra. To jest prawdziwa skrzynka. Aj. Tak, możemy to zrobić, wiadomo. No, serio? Przecież nie powiem mi to. Będzie mieć mało HP, o dziwo. Mamy takie leczenie, a dalej będzie mieć mało HP. Ja sporo dostaję tutaj. O. Muszę na mnie skakać. Ja bym szybciej znalazł boss room, a to byłoby lepiej. No. O, smoczy hełm. A, to teraz to nie ma sensu iść prawie na bossa, bo dlaczego już zabijemy? Ile masz HP, Pons, the Leon? 5000? 5. No, zabija mnie kulka zwykła. O,
O, taki Hokage, tak. Tak. Plus jeden. Ciekawe mi Barbarian, ile on ma HP. Myślę, że coś czuję, że Barbarian to może mieć taki ilości HP, że nie wstanę, jak to zobaczę. 20, 35. Dobre. Dobre. Tutaj patrzyliśmy. A, słończy hełm to jest to. To jest 20, 20, to jest 35, 50. Dobra. Gdzie poczujemy dwóch zainwestować. No i nie stać nas. No, mogę na szybko to zmienić. Dawanie uszkody, nie, no dobra. Na razie niech będzie tak. To może najpierw zabijmy Aleksandra, co? Z lasu. A ja już mam teraz taką babkę potężną. Ale tu odbiłaś. Jak ona ma taki zasięg ogromny. Szpons Leona to byśmy szybko rozwalili. No, jak ona leci. Równowaga miecz. Patrzyłem jeszcze krwiopijstwo tego, ten. O, możemy się tepnąć. To fajnie, aż te tepno, tepło. No i właśnie do lasu chciałem trafić. Wow, co zrobiłem? O, już teraz nieco inaczej działa, bo nie zrobiłem na strzała przeciwników, ale ważne, że wilki są na strzała dalej zabijane. To bardzo ważne, żeby wilki były zabijane na strzała. No, przestańcie palić i skończ, no właśnie. O, te padają jeszcze na strzała, ciekawe. No proste, byku. Ja mam teraz double jumpa. A, to kolce, nie zauważyłem. Łucznicy czasami są irytujące, czasami bardzo słabi. Częściej słabi, ale kiedy jednak zaczyna być przez chwilę irytujący, to nie jest fajne. Musimy znaleźć teraz tego bossa. Mamy do kupienia w tej grze jakiś taki lokalizator bossów, generalnie. Tak na stałe. Nawet nie chodzi, żeby było prościej. Bo i tak tych przeciwników muce. Chodzi o to, żeby było szybciej. Dobra, wyłączmy ten ogień. O, nie zginął strzała. O, dobra. Jakaś padła. Druga padła. Nie wiem, na jakie zasadzie one padają, czy po czasie, czy jak. Dobra, trzecia padła. One się chyba muszą tak zablokować jakoś i gra musi uznać, że mogą mieć problemy z wyjściem. Chyba dopiero wtedy nam gra uzna, że w sumie to dobra, zablokowały się. Możemy je usunąć dla ciebie. Gdzie jest boss? O, obóz Knidra, to da nam Neon Knidra, w sensie ten. Jego taką wersję ostateczną, taką do kompletnego zniszczenia. Da nam ten oto obold. Także no. Może być ciekawie. Ale tak wydaje mi się, że strasznie go późno dostałem. Wiem, że niektórzy w ogóle
na pierwszym przebiegu bez New Game'a dostawali tego Obolda. Ja tutaj. A, jeszcze może być tu boss niby, nie? Tu jeszcze może być boss. A nie, tu się przechodzi inaczej, okej, okay, nieważne. W tym miejscu, w tej. Oj, 59 obrażeń, chyba dostałem teraz. No i tutaj na górze nic nie ma. Where is the boss? Show me the boss. O tak, to jest ten pokój, który wymaga cierpliwości. Tutaj kolejny pokój, który wymaga cierpliwości. Ale to jest ten prostszy. Tutaj nic nie zrobimy. Dobra. Dobra. Ten double jump może się przydać. Not bad, not bad. O, i oczywiście. Też irytujące jest to, że ja nie mogę się ruszać, kiedy wrzucę na wrażenia. Święty pancerz. Brzmi też nawet całkiem okej. Maja? Serio? Ja chcę boss. Jest. Jest boss. Aleksander. Aleksander Wielki. Aleksander teraz. To losuje. Ja w ogóle ma HP? Więcej normalnie on ma HP niż ten. Niż Pound the Leon. Znaczy ona w sumie teraz, już ona. Ale jest banalnie prosta. No. Nie dostałem nawet damage'u. Także wiecie. Ograbię jeszcze oczywiście cały jej pokój. Plus 20 HP, plus 4 armora. I w jeden dzień, to czy ten. Jeden odcinek zrobimy. Tyle co przez ostatnie parę. A tu jest jeszcze platforma, nie widziałem jej. O, nie chciałem dashować wcale. No dobra, wystarczy już tego. Dobrego. Okej. Okay. Ten, widzicie, zbugowało się coś tam. Pokazywało nam. Ciągle szukamy znowu tylko bossa. O. Free leczenie, że tak powiem. Tych zbrojnych zostawiłem na sam koniec. Mogę zabić tak, o. Dobra. No i w końcu. I nawet mamy troszeczkę HP. Może da radę, nie wiem. Pons de Leon. Oj. Wow, o to już chyba będzie najtrudniejszy boss do pokonania. Bez skitu.
Nie, to teraz sobie trafi raczej sobie. Okej, to sobie oczywiście ulepszymy zaraz. Co to jest? Syfon? Serio? Prawdę? I coś takiego proponujesz? Co wybrasz w ogóle? No nic, chyba lecimy w damage dalej. Albo jednak HP. I tak. Wiem kto tam da radę. A ja już wiem kto tam, kto da radę sobie z tym bossem. Tylko musi nam się trafić. A chodzi mi oczywiście o... nikim innym, a... barbarianie. Barbarzyńcy. Tylko tu jeszcze się... zablokujemy oczywiście ten zamek. Tym sobie spróbujemy. Skiniemy sobie, weźmiemy sobie barbariana. O! Właśnie te obold. Ja mogę jeszcze poszukiwać tego. Ale jesteśmy wolni bez runy prędkości, nie grając z tym. No. Całkiem wolni jesteśmy. Szukamy sobie jeszcze boss roomu. O, kolejna. To nie wiem co robi. Badaj. O, widzicie, to jest. Chcesz pokazać? Ciekawe. Patrz, to jest non-noir. Nie wiem, jak się, nie wiem, jak się to. No, no i. Ile ma HP? 17 tysięcy, co? Aha, bo to jest jakby tego. Że mamy jak nie. Aha, ja mam jakieś statystyki takie wzięte, wiecie. Takie po prostu. Prawie co, nie mogę jakiś retire hero? A, to zginiemy po prostu. Bo ten nawet nie próbuje. No co on ma takie, on ma? 30% zadanych szkód zmienia się w manę, mało mocy, PZ i MP. Mało wszystkiego. Czyli nic ciekawego. Królowa liczy też może być fajna. Tak. Kruki chyba będą lepsze do ataku? Nie wiem, może. Dobra. Tutaj, proszę bardzo, królowa liczy. Będzie bardzo fajna. Czy ona dalej o 4 zwiększa sobie maksymalne HP? Mam nadzieję, że nie... dalej o 4. No jać się. Ona będzie fajna, ale będzie... jeśli HP zwiększało tak 20 lat. Tyle tak mniej więcej zajmie, zanim ona stanie się silna. Ale faktycznie... Dobra, walone w to nie walcz. Ja chcę jak najwięcej HP zwiększyć sobie. W sumie wywalone. Weźmy sobie tego barbarzyńcę. Tak generalnie tak w połowie stwierdziłem, że w sumie... nie chcę mi się tym próbować.
O kurczę, daj mi parę ręce, no. Ta też może być rycerz. Co mi tutaj naram, nie? Smoczy naram. To dawał wampiryzm, nie? No mam spróbować tym, ile ty bijesz obrażeń. To 40, to będę bił tego bossa. No długo. Ja mam 5500 HP. Ale też mogę się chronić przed obrażeniami. No wiecie, ja nie mogę jej trafić w ogóle. Mogę sobie tak robić, o. No myślę, że będzie atakowała szarżą. What? Co to było? Wow. Bugowany dźwięk. Może jednak padnie? Co to było? Zresztą się dużo tu ognia teraz jest. Przydało się ją troszkę wyprowadzić do góry. Padła. Fajnie. Ale jakie dźwięki, jak się blokowało, jakie było zbugowane tego. Zbugowany jaki dźwięk był. No i super, kolejny raz możemy już sobie zabić. Znaczy drugi raz możemy zabić końcowego bossa. Really? Ja wiem, że otwarte, no. To co, znowu Hokage i rozgramiałem bossa. A widzę, że już teleportacja jest tutaj. On coś mówi? Dlaczego chcesz znowu walczyć? Nie. Zaraczyni Johannes teraz jest. 3000 teraz ma HP. Ale przetrzymałem tarczę, halo. Zgłaszam sprzeciw. No i teraz oczywiście jak chcę kogoś, no to nic nie ma. Poka mi, ty nie grałem nigdy magiem. Co to jest? On ma 400 many. I ma taki useless skilla, że to jest wręcz śmieszne. Kim ty w ogóle jesteś? A, okej. Dobra. Dobra, już to słyszałem. Nie wiem. Tak, osy dla beki to strzelam. Nie, Mark to był. Mark to w ogóle. O! Nareszcie! Kogo my tu mamy?
Ile? 1020 HP, co? Ile masz mocy? 100, mało, mało. Ale 1000... 1020 HP. Jak, co to jest? Tam, a ile 3500 ma HP, nie? Muszę go 35 razy walnąć? No nie. Prawie. O właśnie, a przecież tu! O, teraz było dobrze. Tego śmierci jeszcze dostanę żarcie. Ty, Johan. Pięknie. A czemu akurat pod fontanną? Ja muszę wziąć tu żarcie przecież. Jakbyś mógł, to proszę mi stąd, proszę stąd odejść. Bo by mi niezmiernie miło. Ile ma fontanna? 4000. No bij, bijże go, no. Ty nie możesz go naprawdę trafić. No. Dobra. Dobra, już jesteśmy. Okej. Okay. Kurczę, ten... Oj. Jakby on nie zadawał obrażeń tych przy dotyku, to byłoby tak przyjemne. No. Okej. Okay. Mamy. Łatwo. Johan zabity. Znaczy ten. No tak ładnie, Johannes. Zabity drugi raz. Ale łatwo. A ciekawe, powinien mieć jeszcze, że nas zabił. Moim zdaniem tak powinno też być, że nas też zabija i to powinno mu liczyć. Normalnie. A nie liczy. Dobra. To co? Pomijamy. Pomijamy i to, ale tego się nie da pominąć. Ale okej, okay. Skończyliśmy tą grę tak naprawdę dwukrotnie w przeciągu kilku minut, na dobrą sprawę. Bo tych bossów po prostu dużo łatwiej jest znaleźć, dużo łatwiej te bossy. Tych bossów właśnie znaleźć jest, tak. Chciałem właśnie powiedzieć. No nic, musimy poczekać za chwileczkę, musimy za chwileczkę poczekać tutaj. Do końca cutscenka się skończy. Tam bardziej dojdziemy do zamku, nie? Bo tutaj wiadomo, przechodzimy przez różne momenty, elementy i tak dalej. Także... No tyle. Na razie to wie. Na razie sobie odpuszczę od Rogue Legacy. Bo po prostu... No w sumie skończyć grę dwa razy w ciągu jednego dnia, no bo to wszystko nagrywałem w jednym dniu. To chyba dużo, całkiem sporo. Także no... Wydaje mi się, że... To powinno wystarczyć. To oczywiście jesteśmy przy naszym zamku. I w końcu nie wiem, czy Johan i Johannes to są te same osoby. Raczej nie, wątpię, ale... Yeah, dzieci łączy 70. Patrz idealnie, czas gry 7 godzin. Okej. Okay. Nie doszło mi... A, nie doszło mi korona, ale jest 90 plus 2. Możesz jeszcze ulepszyć coś tam. Na przykład tak, też mam jakieś zbroje chyba nową, nie? Mam nowej zbroi? Nie mam nowej zbroi. No nic.
No ale generalnie widzicie. Całkiem ładnie. Patrzę, w ogóle prawie mam na fulla te rzeczy. No dobra, no mam w połowie. A cóż, jeżeli wam się seria podobała, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w podobnych grach. No i cześć.